Siemano YouTube. Dzisiaj zapraszam Was na troszeczkę odmienny odcinek niż do tej pory. Długo zastanawiałem się, czy chcielibyście tak naprawdę obejrzeć taki odcinek. Podjąłem decyzję, że w sumie dlaczego by nie spróbować. Jeśli chcielibyście obejrzeć dzisiaj odcinek jakiś emocjonujący, o jakichś super jazdach, podjazdach, przyspieszeniu i tak dalej, to niestety będziecie zawiedzeni. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odcinek bardziej taktyczny, nie wiem jak to nazwać w sumie, bardziej pokazujący, że jazda na quadzie to nie tylko zabawa, nie tylko taki fun i sprawdzanie swoich granic i możliwości, ale warto się do tego też przygotować wcześniej, czyli warto co robić? Ćwiczyć. Zwróciłem uwagę na to, że spora część moich widzów to właśnie osoby albo zaczynające swoją przygodę z quadami, albo tak naprawdę przymierzające się dopiero do rozpoczęcia tej zabawy. Dlatego chciałbym też pokazać Wam, tak jak już wspomniałem, że nie tylko jazda, nie tylko od razu sobie lecimy i gdzieś tam się bawimy, błoto leci, woda nas moczy i tak dalej, tylko warto czasami po prostu wyskoczyć i praktycznie poćwiczyć swoje umiejętności. Każdy kiedyś zaczynał. Jednym szło to lepiej, drugim gorzej. Ja tak naprawdę niestety należę do tej grupy, której szło dużo gorzej. I staram się twardo stąpać po ziemi, a kiedy wsiadłem pierwszy raz na quada, no to miałem dość duży z tym problem. Teraz jest oczywiście dużo lepiej. Dużo lepiej dlatego, że poćwiczyłem praktycznie. I dzisiaj właśnie chciałem Wam pokazać taki filmik z ćwiczeń, gdzie czekały na nas jakieś wertepy, jakieś powalone drzewka, jakieś trawersy, jakieś niewielkie podjazdy. Te skamyczki! Co? No widzę właśnie. Pamiętajcie tylko, że kamera bardzo spłaszcza, przynajmniej ta, którą ja mam, czyli GoPro, ustawiona na szeroki kadr. Więc tak naprawdę te podjazdy, czy tam kurki, które dzisiaj robiliśmy, które teraz zobaczycie... Strogi po kamień. Dzięki. Niestety są 3 razy bardziej strome i tak z 5 razy wyższe. Turystyczny kład. Tylko i wyłącznie, nie? Chujowy jest na taki kurwa. No, dlatego wiesz. Trzymam z taką siłą, że kurwa, ale tak nie mogę. Więc miejcie to na uwadze. Warto oczywiście zacząć od troszeczkę niższych, od dużo prostszych. Zwróćcie też uwagę na filmiku, że nie każdy z naszej trójki objeżdżał wszędzie. I nie każdy robił te same ćwiczenia. Były osoby, które po prostu w pewnym momencie sobie odpuszczały, ponieważ warto przełamywać bariery, ale nie ma co kozaczyć. I właściwie chyba chciałbym tym filmikiem Wam to przekazać, że nie warto kozaczyć. Bo jak zaczyna się kozaczyć, to się to kończy kuźwa gipsem. Darku, ja nie wiem, czy ty się o to nie zahaczysz. Ale coś tu jebie. Jebie coś. No i dobrze, odpuszczę, okej. Nie ma co pisiować. Nie takie gałęzie, kurwa, te większe gałęzie. No, to pięknie blokuje koło, panie kolego. Tak. Dlatego? No co, jak przejadę, to może tu w tą stronę. Kurwa, w tą stronę lepiej. Chyba lepiej. O, słuchaj. Po co sobie utrudniać? Proszę? Po co sobie utrudniać? Nie, oczywiście, że tak, słuchaj. Pracuj mądrze, a nie ciężko. Po prostu, quady nie są turbobezpiecznymi pojazdami. Oczywiście, jeżeli potraficie jeździć, macie też wyobraźnię i wiecie, gdzie się kończą wasze umiejętności, a gdzie zaczyna się jakaś durna brawura, która wcale nam do niczego potrzebna nie jest, to będzie ok. I właśnie w takich terenach, które widzicie na dzisiejszym filmiku, jest bardzo fajnie siebie sprawdzić. W fajnych okolicznościach przyrody, wśród fajnych ludzi, którzy mogą pomóc, to jest super.
I pamiętajcie, warto znać ograniczenia swoje i swojego sprzętu. I kiedy pojedziecie od razu na jakiegoś tripa, najgorzej to jeszcze jak pojedziecie z ludźmi, którzy mają dużo większe doświadczenie niż wy, to naprawdę bardzo łatwo popełnić błąd, bardzo łatwo się wywalić, bardzo łatwo dać się ponieść emocjom po prostu. Dopiero pod sam koniec zobaczyłem, że jest tam taka chopa. Mówię, o to wyrzuci, nie? Dlatego ja wam wszystkim sugeruję, że kiedy wsiądziecie sobie na quada, znajdźcie sobie jakiegoś znajomego. Ja wiem, że to bywa bardzo często trudno, ale znajdźcie sobie jakiegoś znajomego, który reprezentuje albo bardzo zbliżony poziom do was, albo po prostu potrafi to zrozumieć, że każdy wół kiedyś cielęciem był. I powie wam, jak wykonać pewne manewry, jak je wykonać bezpiecznie dla sprzętu i dla was. Tego wam życzę. Życzę, żebyście potrafili myśleć, znali swoje ograniczenia i nie kozaczyli. Podesz kawałek. Ja się już przymykam. Życzę wam szerokości. Na razie. Cześć. Na ty się wyjebał, nie? To jest tak, jak mówiłeś, że to jest to miejsce, w którym się stanie i się ojojojojojoj i się jedzie dalej. Chciałbym wrócić dzisiaj do domu jednak. Miło było ciebie poznać.